Nie pilnujemy tego państwa prawa, ponieważ podział władz i możliwość zablokowania pewnych działań parlamentu, które są niekonstytucyjne, jest immanentnym elementem tego państwa prawa. I teraz szefostwo tego klubu prosi nas o to, żebyśmy się z tego wytłumaczyli. Powinniśmy się wytłumaczyć, dlatego że członkostwo to nie tylko benefity, ale także obowiązki. Państwo prawa to obowiązek. Oni już z Boga nie wierzą, nie mogą zrozumieć, co to ten Bóg, co to ten Bóg, co to jest, nie ma takiego, nie ma podstawy, mnie nie przekonuje. Uważam, że ona istnieje chociażby z tego powodu, że wartość, jaką jest demokratyczne państwo prawne, jest elementem traktatowym, który zobowiązywaliśmy się. Dobrze, że ta linia mi się weszła. Przewiduje pan, że nie dojdzie do tego kolejnego etapu tej procedury, do tych zaleceń, później tam są jeszcze większe groźby. Wycia. A z kolei dzisiaj w gazecie angielskie, żebracy tu do Polski przyjmują. I ciągle Tygieda. A gdzie treść? Że ta gra, która się toczy, będzie polegała między innymi na tym, że zostanie przedstawione jakieś takie ogryzkowe rozwiązanie, które będzie udawało, że jest rozwiązaniem, jak to ładnie napisała Dominika Wielowiejska, w zawiły sposób będzie próbowało legitymizować łamanie prawa i to będzie na przykład jakaś nowa propozycja ustawy o Trybunale i skoro wszyscy mówią o kompromisie, no to w pewnym momencie będzie próba przyjęcia tego łamania prawa jako pewnego rozwiązania. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Ja nie chciałem spowodować wrażenia, że ja nie wierzę w tę procedurę, że ona się będzie toczyć. Mówię, że ona nie dotrze do samego końca. To znaczy, wydaje mi się, że jest bardzo mało prawdopodobne, chociażby ze względu na ten wymóg jednomyślności krajów członkowskich, żeby to się skończyło naprawdę dla nas źle. Myślę, że na tych pierwszych etapach tych zaleceń ona może być kontynuowana i będzie miała efekt presji. A pana zdaniem komisja zgodziłaby się na taki właśnie sprytny sposób legitymizacji tego, że łamiemy prawo, ale robimy to na rzecz porozumienia politycznego? Chcę wierzyć, że komisja przejrzy taki trik prawniczy. Ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że obecna większość będzie chciała przedstawić jakieś takie rozwiązanie, które będzie na tyle skomplikowane, że obywatele, którzy nie są prawnikami, go nie zrozumieją. Natomiast Komisja Europejska będzie miała też pewnego rodzaju problem ze zrozumieniem tego rozwiązania, ponieważ jego skutki nie będą jednoznaczne, tak moglibyśmy powiedzieć. I to się może zdarzyć rzeczywiście. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim i Kancelaria DZP jest Państwa i moim gościem. Trwa przedpołudnie Radio Tok FM. Po informacjach wracamy z dyskusją. Przedpołudnie Radio Tok FM. Reklama. Teraz MediaMarkt. Zrób zakupy, strzel gola i zgarnij kasę. Na przykład lekki i smukły iPad Air 2 z wyświetlaczem Retina za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Ekonomia teoretyczna ekscytuje nielicznych. Ale to, jak przekłada się na praktykę, może zainspirować każdego. Rozwój osobisty to wyzwanie, ale przynosi zyski na wszystkich polach. Świat dostarcza inspiracji, ale tylko od nas zależy, czy chcemy je znaleźć. Po więcej inspiracji zapraszam na businessinsider.com.pl. Łukasz Gras, redaktor naczelny Business Insider Polska. Przerzut na lewą stronę do środka. Poczuj emocje z UPC. Teraz źle mówi po polsku, nie ma kultury, nie ma sztuki. Nie ma pięknej polszczyzny, tylko te grosze liczą. Tylko te grosze liczą. Dobrze, że ta linia mi się weszła. Wypróbuj pakiet Telewizja plus Internet przez 30 dni za złotówkę. Zadzwoń 813-813-813. Odwiedź salon w sprzedaży lub upc.pl. 813-813-813. UPC. Królowo moja najdroższa, wybieram się do was, nie mogąc się doczekać owej iście dworskiej grillowej uczty. Może z tej świeżutkiej, pysznej kiełbasy śląskiej Olewnik, co to za 9,50 za kilogram w delikatesach Centrum mają. Z Coca-Colą do popicia, a jakże, tylko 6,75 za dwie butelki, po 2,25 litra każda. Korzystnie bardzo. Ściskam cię serdecznie, wuj Stefan. Delikatesy Centrum. Dbamy codziennie. Majowe okazje w perfumeriach Douglas. Tylko Douglas. Klasyczne zapachy nawet do 40% taniej. A zestaw DKNY My New York już za 99 zł. Najlepsze oferty w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty.
Pobierz na swój telefon aplikację Gazeta.pl Live, w której znajdziesz najświeższe newsy z Polski i ze świata. Nie przegapisz żadnej ważnej informacji. Dodatkowo masz możliwość obserwować relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń politycznych, sportowych czy gospodarczych. Bądź na bieżąco z Gazeta.pl Live. Taki upał, że przydałby się wachlarz? W lodówce mamy wachlarz. Cały wachlarz napojów znajdziesz w każdej Żabce. Na przykład napój Lipton Ice Tea 330 ml za nie więcej niż złoty 49. Żabka. Mały, wielki sklep. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 11.40, Michał Poklękowski, zapraszam. Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski uważa, że niekończący się spór wokół Trybunału Konstytucyjnego będzie miał poważne konsekwencje dla Polski. Mówił dziś o tym w poranku Radia Tok FM. Jego zdaniem wielkość strat już teraz zaczyna być widoczna w kuluarowych rozmowach w Unii Europejskiej. A Unia Europejska planuje przeznaczyć 67 milionów euro na zakup dronów do kontroli swoich morskich granic. Takie informacje na swojej stronie internetowej podaje niemiecki dziennik Bild. Bezzałogowe samoloty mają tropić małe pontony, w których migranci docierają do Europy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama podczas historycznej wizyty w japońskiej Hiroshimie wezwał światowe mocarstwa do redukcji nuklearnego arsenału. Jest to pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w tym mieście od zrzucenia przez USA bomb atomowych na Japonię. Pogoda. Pochmurno dziś, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu, w pozostałych regionach na przemian słońce i chmury. Może też przelotnie popadać i zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 16 do 25 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem, najcieplej w centrum i na Śląsku. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Przedpołudnie Radia Tok FM. Przedpołudnie Radia Tok FM, Agata Kowalska przy mikrofonie. Z nami cały czas pan profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim i z Kancelarii DZP. Rozmawiamy o tym, jakie są możliwe scenariusze dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, a tak naprawdę nie Trybunału. Ja nawet nie lubię tego skrótu, chociaż sama go wciąż używam, bo to chodzi o kryzys konstytucyjny. Trybunał jest tutaj bardziej chyba polem do popisów rządzących niż jakimś mocnym podmiotem, chociaż tutaj prezes Rzepliński czasem wykonuje jakieś ruchy w kierunku zażegnania konfliktu, na razie na pewno nieudane. No i mamy teraz Brukselę, tak? Ten nowy gracz, który dołączył. W środę Gazeta Wyborcza opublikowała takie przecieki dotyczące tego, cóż to takiego mogła zaproponować premier Szydło komisarzowi Timmermansowi. Tu pojawiły się trzy wątki. Jedna to jest wprowadzanie sędziów na przemian, metodą suwaka, tych trzech niezaprzysiężonych i tych trzech dublerów po kolei. Poza tym miałaby być znów rozpatrywanie skarg w kolejności ich wpływu, ale prezes Trybunału mógłby zmieniać tę kolejność ze względu na jakieś ważne cele. Jak pan profesor ocenia te rozwiązania? Czy one, no, to są przecieki, więc może to być część rozwiązania, ale czy one w ogóle odpowiadają na problem? Czy one mogą być łakomym kąskiem dla Brukseli? Wydaje mi się, że one nie odpowiadają na problem i nie są dobrym rozwiązaniem. To suwakowe wprowadzanie sędziów jest, nie wiem dokładnie na czym ono miałoby polegać, ale rozumiem, czytając te doniesienia, że chodzi jednak o to, żeby zachować tę możliwość, ażeby obecna większość jakby miała tych swoich sędziów, którzy zostali powołani w grudniu, nielegalnie, jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, w Trybunale. To są szczegóły techniczne, natomiast cały czas nie możemy stracić z pola widzenia efektów. Jeżeli obecna większość z tego całego zamieszania wyjdzie, mając swoich ludzi w Trybunale, to znaczy wprowadzając tych sędziów, co do których wykonano ten dziwny manewr unieważniający wcześniejsze uchwały Sejmu, powołujący ich na nowo i później oni w nocy byli tam gdzieś zaprzysiężani przez prezydenta,
to nie będzie rozwiązanie kompromisowe. Rozwiązanie kompromisowe polega na tym, że tych trzech sędziów, którzy zostali mianowani przez poprzedni Sejm, ma być w Trybunale, natomiast tych trzech, którzy zostali powołani w grudniu, ich nie ma być w Trybunale. I to rozwiązanie... To nie jest kompromis. To jest, ale co do prawa nie ma kompromisu. Co do prawa nie ma kompromisu. Ale wszyscy już używają tego słowa. Powtarzam, wszystkie gazety pisały o kompromisie w środę, używają tego słowa politycy. No ale to jest propaganda, której wszyscy jesteśmy przedmiotem. Jeżeli ktoś powtarza kłamstwo 1000 razy, to ono stanie się prawdą. No dobra, nie możemy na to pozwalać. A teraz ja zaproponuję kompromis. Użyjmy tych wszystkich 6 sędziów po kolei, to znaczy wprowadzajmy ich najpierw, powiedzmy, sędziego wybranego jeszcze przez poprzednią ekipę, a następnie znów powtarzając tę procedurę, tak, żeby ona była zgodna z prawem, któregoś z tych sędziów jeszcze już wybranych przez PiS i tak po kolei. Nie respektując tych nielegalnych uchwał, tylko odtwarzając te powołania. Także kiedyś rozmawialiśmy o tym, że oczywiście można sobie wyobrazić taką sytuację, że na miejsce kolejnych sędziów, którzy ustępują z Trybunału, wprowadza się sędziów, którzy zostali wybrani w listopadzie tamtego roku. To jest jakaś opcja, ponieważ efektem jest to, że oni w tym Trybunale są. Natomiast jeszcze raz podkreślam, wszyscy jesteśmy ofiarą tego szaleństwa, które się rozpętało wokół Trybunału Konstytucyjnego. W państwie demokratycznym jest najwyższy sąd konstytucyjny, który stwierdza, w jaki sposób należy stosować konstytucję. Obecna większość nie chce tego przyjąć, bo dąży do jednolitości władzy. Nie rozumie sytuacji, w której ktoś może jej powiedzieć nie. Doskonale rozumie, dlatego to atakuje. Może tak, doskonale rozumie, dlatego atakuje i dlatego chce to znieść. I teraz te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy, one tak naprawdę są technikaliami i one są tak naprawdę na rękę tej większości, ponieważ my cały czas musimy pytać o rzecz następującą. Dlaczego konstytucja, co do której wszyscy się zgodziliśmy, jest obecnie lekceważona i wszystkim musimy tłumaczyć, że lekceważenie tej konstytucji źle się dla nas skończy, bo większość, która nie ma większości konstytucyjnej, próbuje zmienić warunki wspólnego życia naszego w demokracji. To jest niezwykle groźne. I lekceważoną konstytucję dużo łatwiej zmienić. Dużo łatwiej oskarżyć ją o to, że to na jej podstawie, z jej powodu mamy taki bałagan, jaki mamy. Oczywiście. Tak między innymi posłowie Kukiz15 argumentują, że właściwie to najważniejsze to zmienić konstytucję i wtedy wszystko się posprząta. I tak samo tutaj słyszę ze strony rządowej, że będzie jakiś projekt, między innymi przewodniczący zespołu parlamentarnego, tego słynnego zespołu marszałka Kuchcińskiego, powiedział w środę, że przygotowany zostanie taki finalny produkt i tym finalnym produktem będzie nowy taki trybunał, który będzie mógł spokojnie funkcjonować. Czyli ja rozumiem, że kolejny raz powstają jakieś pomysły co do, na sam trybunał, a już ani słowem nie wspomniał pan przewodniczący, co z właśnie zaprzysiężeniem sędziów, co z respektowaniem wyroków trybunału. O tym nie ma mowy. To jest manipulacja. Jeszcze raz powtarzam, musimy się przed nią bronić. Wywołanie zamętu, z którego wyłania się nowa jakość, jest jednym ze sposobów działania politycznego. To nie jest działanie prawne. Pomysł powołania tego zespołu i funkcjonowanie tego zespołu jest także w moim odczuciu raczej grą na czas. Jeżeli ten zespół ma zrealizować opinię Komisji Weneckiej, to tam są dwa bardzo proste punkty. Zaprzysiąc sędziów, ogłosić wyrok, to są warunki wstępne rozpoczęcia dyskusji, które należy zrobić szybko, a następnie długo i przy uwzględnieniu wszystkich stron zastanowić się, jak ma funkcjonować Trybunał. Propozycja tego zespołu i propozycja PiSu jest zupełnie odwrotna. Długo zastanawiać się nad tym, czy trzeba opublikować wyrok, długo zastanawiać się nad tym, czy trzeba zaprzysiąc sędziów i bardzo szybko, bez konsultacji, zaproponować ustawę, która zmieni Trybunał. To jest postawienie sprawy na głowę. Niektóre wyroki mają być opublikowane, napisała Gazeta Wyborcza w środę. Tak ponoć proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby po tym już porozumieniu opublikowano niektóre wyroki i na dodatek, tutaj jeszcze czytam, no ja wiem, że dla psychicznych to jest najważniejsze, ale szukaj tych kart. Szukaj. Tak, i dzięki temu Trybunał będzie mógł spokojnie funkcjonować i pracować transparentnie. Kolejne postawienie sprawy na głowie, kolejne dążenie do jednolitości władzy. Jeżeli mamy sąd, który jest powołany zgodnie z konstytucją do tego, żeby decydować o sprawach konstytucyjnych, a następnie władza wykonawcza poprzez panią premier czy prezydenta ma prawo decydować, które z tych wyroków będą publikowane, które nie, to prezydent lub premier stanie się nad sądem konstytucyjnym, ponieważ w rzeczywistości oni będą decydować o tym, co jest konstytucyjne, co nie jest konstytucyjne. Więc znowu mamy sytuację, w której z równowagi władz
jednej stronie legislatywa i władza wykonawcza, po drugiej stronie sądy, moc sądów przenosi się na władzę wykonawczą i to one stają się ostatecznym decydentem w sprawie. Musimy widzieć tutaj ten plan przejęcia całkowitej władzy, ten plan doprowadzenia, jeszcze raz powtarzam, do PRL-owskiej zasady jednolitości władzy państwowej. Prawo i Sprawiedliwość chce wrócić do tych czasów, kiedy konstytucja była tylko papierkiem, który miał znaczenie deklaracji politycznej, w której sądy nie miały prawa decydować o rzeczywistych sprawach obywateli i cała władza była skupiona w jednym miejscu. O to chodzi w całej tej sprawie. Wszystko inne to technika. A jest jeszcze jeden taki wspólny mianownik obecnych prób i tego, co się działo w czasach PRL. Chodzi o nomenklaturę, o język. Z podziwem obserwuję, jak pojawiają się nowe pojęcia, są wprowadzane nowe pojęcia albo słowa, które znamy i znaczą coś zupełnie innego. I takim nowym pojęciem jest sformułowanie orzeczeń historycznych. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, żeby po porozumieniu, już po rozwiązaniu całego konfliktu, orzeczenia Trybunału, które do tej pory leżą i czekają na druk, były publikowane w postaci, cytuję, aktów historycznych. Nie rozumiem tego słowa, ale nowomowa, bo to jest jakaś nowomowa, ma oczywiście bardzo długą tradycję i jest charakterystyczna dla propagandy. Powstanie takiego słowa, orzeczenie historyczne, powoduje, że w naszej dyskusji pojawia się nowy element. Na przykład my zaczynamy na jego temat rozmawiać, a nie powinniśmy tego robić, bo poddajemy się tej propagandzie. Nie ma czegoś takiego jak orzeczenia historyczne. Oczywiście prawnicy mogą analizować orzeczenia sądów, które zostały wydane przed wojną, czy być może jeszcze wcześniej, ale nie o tym tutaj rozmawiamy. Jeżeli pan prezes Kaczyński mówi, że orzeczenia Trybunału są orzeczeniami historycznymi, to tak naprawdę mówi, że nie są orzeczeniami, odmawia im mocy i powoduje, że one stają się opiniami, ciekawostką historyczną. Więc sformułowanie tego typu oczywiście nie jest żadnym kompromisem. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że ostatnio zastanawiałem się nad tym, jakie zmiany zachodzą w naszym języku i wydaje mi się, że trzeba napisać artykuł, i może to zrobię, pokazujący znaczenie Stanisława Barei i Misia dla tego, o czym tutaj rozmawiamy. Tam jest taka scena z szatniarzem, prawda, który bohaterowi nie chce wydać płaszcza i pokazuje regułę, że szatniarz nie odpowiada za garderobę pozostawioną w szatni. Przeanalizujmy to przez chwilę z punktu widzenia naszej dyskusji o Trybunale. Szatnia jest pewną instytucją, która ma pewnego rodzaju funkcję. Funkcją jest chronienie garderoby. Teraz szatniarz pokazuje jakąś regułę, którą sobie wymyślił, która powoduje, że ta funkcja garderoby, funkcja szatni przestaje być zupełnie niepełniona. No bo przecież jeżeli szatniarz nie odpowiada za garderobę, to po co on tam jest i po co jest ta szatnia? Proszę zwrócić uwagę, mamy funkcję instytucji i mamy jakąś śmieszną regułę, która prawdopodobnie jest kompromisem w sprawie szatni, prawda? Jest pewnego rodzaju rozwiązaniem, które ma legitymować to, co robi ten szatniarz. Taką samą sytuację mamy w przypadku Trybunału. Nikt już nie rozumie, jaka jest funkcja Trybunału, tak jak u Barei, nikt już nie rozumie, jaka jest funkcja szatni, tylko wszyscy się skupiają na jakiejś technicznej regule i zaczynają ją poważnie analizować. Prawda? Czy szatniarz ma prawo ustanowić taką regułę, taką bardzo szczegółową, że nie odpowiada za to? Czy sąd teraz mógłby na przykład uchylić tę regułę i powiedzieć, funkcja szatni to chronienie garderoby, w związku z tym ta reguła jest niezgodna z prawem, czy jest niezgodna z tą funkcją? Nikt tego już nie rozumie, bo wszyscy patrzą na tę regułę, na te szczegółowe przepisy ustaw naprawczych, dyskutujemy o tym, czy 6 miesięcy, czy suwak i tak dalej, i tak dalej. Zapominamy, jaka jest funkcja Trybunału, tak jak szatniarz u Barei zapełniał, jaka jest funkcja szatni. Ale przyzna pan, że kiedy pojawiają się głosy, prezydent musi zaprzysiąc sędziów legalnie wybranych, rząd powinien opublikować wyroki, to te głosy są trochę traktowane jak takich nudziarzy, radykałów, którzy już się uparli, publikuj ten wyrok, zaprzysiąc tych sędziów, a przecież tutaj już poszliśmy krok dalej, właśnie zastanawiamy się nad tymi tabliczkami u szatniarza, jak je sformułować, a ktoś stoi i mówi, no ale ja bym jednak chciał odzyskać mój płaszcz i chciałbym, żeby pan pilnował naszych rzeczy. Na tym to dokładnie polega. I ten, który chce uzyskać ten płaszcz, staje się nudziarzem. I radykałem. Tak, a ten szatniarz staje się właściwie kimś, kto pokazuje na tabliczkę i mówi, no jak mam panu dać, jak nie mam, prawda? Jak mam zaprzysiąc, prawda, skoro już nie ma tych sędziów, bo parlament zmienił ustawy. To jest paranoja rodem z Barei. I jeżeli my będziemy w tej paranoi uczestniczyć, no to wtedy zgadzamy się na warunki gry, które proponuje druga strona. Prawda? Dlatego niestety, ryzykując, że będziemy nudziarzami, musimy powtarzać. Opublikujcie ten wyrok. Musicie zaprzysiąc tych sędziów. I dziewięć pozostałych. Wróćmy do warunków, które były wcześniej. Bo teraz każdy inny pomysł na tak zwany kompromis jest grą według zasad, które ustaliła obecna większość rządząca. Nie można tej gry wygrać, jeżeli będziemy w nią grać na tych zasadach. Ale czy nie jest trochę tak, że Komisja Europejska
miękko dyskutując z Warszawą. Dobrze, no, no cóż, w pewnym sensie mówi, gramy z wami w tę grę, to znaczy dyskutujemy z tym szatniarzem. Nie jestem do końca przekonany. Kiedy popatrzy się na opinię Komisji Weneckiej i też na te przecieki dotyczące treści opinii, którą ma przyjąć Komisja Europejska, moim zdaniem tam jest dużo zrozumienia dla tej sytuacji. To znaczy trochę inaczej wyglądają rozmowy dyplomatyczne, gdzie trzeba przed kamerą się pouśmiechać, podziękować za zaproszenie, a inaczej wyglądają twarde dokumenty. Ja mam nadzieję, że Komisja Europejska spojrzy na funkcję Trybunału Konstytucyjnego, a nie na szczegółowe reguły, które wokół niego zostały wytworzone. Tak jak Komisja Wenecka spojrzała na funkcję Trybunału Konstytucyjnego, powiedziała, ten Trybunał, który uchylił 9 marca ustawę naprawczą, mógł to zrobić, mógł działać na podstawie Konstytucji i jakieś tam rozważania techniczne na temat szczegółowych zapisów nie są tutaj istotne. Sądownictwo konstytucyjne, straż pożarna demokracji jest tak ważna, że musi działać i to jest najważniejsze, żeby działała, a to, jakie są szczegółowe zapisy ustaw, w tym konkretnym i jedynym przypadku nie są istotne. Ważne są zapisy Konstytucji, które są tutaj jednoznaczne i tę właśnie Konstytucję Prawo i Sprawiedliwość atakuje i na to właśnie nie możemy pozwolić. Tak, rzeczywiście tam w tej opinii Komisji Weneckiej się pojawiły wprost zdania, że miał prawo działać na podstawie Konstytucji i to myślę, że warto częściej przywtaczać te opinie. Jeszcze o jedną rzecz chciałam spytać. 31 maja Trybunał funkcjonujący wyda kolejne orzeczenie i tutaj jakby może mniej ważna jest treść, chodzi o ustawę o policji i procedurę dyscyplinarnego wydalenia policjanta ze służby, a bardziej zastanawia mnie skład, ponieważ przewodniczącym będzie sędzia Piotr Pszczółkowski, wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość, a w składzie będzie między innymi pani sędzia Julia Przyłębska, również wybrana ostatnio. I to mnie trochę zastanawia, dlatego że sędzia Pszczółkowski złożył zdanie odrębne, kiedy mieliśmy 9 marca słynny wyrok, pani sędzia również, a teraz pan sędzia jest przewodniczącym składu. Więc jak sobie możemy wyobrazić, co się wydarzy w Trybunale 31? To będzie bardzo interesująca sprawa, bo rzeczywiście jest tak, że troje sędziów wybranych już za kadencję obecnego parlamentu zachowuje się trochę tak jak buntownik, czy jak rewolucjonista. To znaczy z jednej strony zasiadają w tym sądzie, ale z drugiej strony kwestionują prawo tego sądu do pracy takiej, jaką wykonuje ten sąd. To jest widoczne właśnie w tych zdaniach odrębnych. To znaczy ci sędziowie zasiadają, biorą udział w naradach, podpisują się pod wyrokiem, ale składają po tym separatum, wskazując najczęściej, że formalne podstawy funkcjonowania tego sądu są według nich nielegalne czy nielegitymowane. Teraz będziemy mieli rzeczywiście sytuację trochę inną, ponieważ pan sędzia Pszczółkowski już nie tylko będzie jednym z szeregowych sędziów, którzy zasiadają w danym składzie orzekającym, ale będzie odpowiedzialny za prowadzenie tej sprawy, za to, w jaki sposób ona jest prowadzona. Więc tutaj bycie buntownikiem już nie przejdzie. W tym sensie, że on powie, że tutaj zgłasza zdanie odrębne. Będzie trzeba to obserwować. Myślę, że opcje są dwie. Może być tak, że pan sędzia Pszczółkowski nie będzie chciał wypełniać tej funkcji i na przykład zachoruje i nie będzie go po prostu w Trybunale. Może być też tak, że będzie procedował według ustawy, która została uznana za Trybunał jako niekonstytucyjna. I to będzie bardzo ciekawy eksperyment. Nie wiem, jak się zdarzy, bo to wie tylko, jak to będzie kontynuowane, bo to wie tylko sędzia Pszczółkowski. Będziemy to obserwować. Natomiast na pewno 31 maja zdarzy się coś interesującego w Trybunale i nie będzie to na pewno coś, co uspokoi sytuację i zażegna kryzys. Profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, Kancelarii DZP. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Oczywiście w Radiu Tok FM na pewno będziemy śledzić to, co się dzieje w Trybunale, bo wbrew temu, co pisze słuchacz, jednak to jest ważne. Dziękuję Państwu serdecznie. Czas na informacje. Przedpołudnie Radia Tok FM. Ale kiedyś był, ale to już miałeś w telefonie karta w dzielnicy, to ja bym potrzebował. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. W dniach od 1 do 30 czerwca odwiedź TK Maxx. Kup koszulkę lub torbę z limitowanej edycji na Dzień Dziecka i pomóż 2000 podopiecznych Akademii Przyszłości, siostrzanemu programowi Szlachetnej Paczki. Dochód ze sprzedaży produktów zostanie przeznaczony na rozwój i edukację najmłodszych w społecznościach lokalnych. Pomóżmy dzieciom przejść od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Kup koszulkę lub torbę i podaruj dzieciom przyszłość, o jakiej marzą. Pozdrawiam, Kamila Szczewińska.
Skitim! Ja jędruś łodce prów smysł egzeuwo sprawie wiosna. Coś i głom na tę wiosnę podpowiem. Skitimie, rowery, zasuska, kiopso. Same najlepsze jakościowo i cenowo. Są dla syćkich bab, chłopów i dzieciaków w góry i do miasta. A jest akcesoria rowerowe, kastel i kraft, kiop i łodziec. Co byście gołym zadkiem na tę wiosnę nikaj nie świecili. Skitim! Czerwcowe cztery kąty już w sprzedaży. Temat numeru: lato na balkonie. 15 pomysłów na ciekawie zaaranżowany salonik pod chórką. Ponadto, jak dobrze zaprojektować szafę i garderobę, by wykorzystać cenne miejsce. Jakie baterie wybrać, aby obniżyć rachunki za wodę. Magazyn dostępny również z idealnym na lato kryminałem. Nie przegap! Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmów i możemy już losować tabletki prądowe. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiber. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiber wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiber. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiber to prawdziwa kumulacja korzyści. Syrenka z Poznania, a Neptun z Krakowa? Quiz poszedł nie tak. Zacznij od nowa. Jeśli znasz swoje miasto i wiesz, co je wyróżnia, wejdź na www.metrocafe.pl. Weź udział w zabawie. Rozwiązuj quizy. Zgarniaj nagrody. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem ćwiartka kurczaka ma kosztować 3,69 za kilogram, a polskie pomidory tylko 3,99 za kilogram. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 27 maja, minęło południe. Informacje TOK FM. Wojciech Kowalik. Rzecznik Praw Dziecka prosi prokuraturę o interwencję w sprawie strajku w Centrum Zdrowia Dziecka. A rozmowy protestujących pielęgniarek z dyrekcją wciąż bez przełomu. Dyrektor szpitala strajk uważa za bezprawny. W informacjach powiemy też o mieście, które ma najczystsze powietrze w Polsce. Rzecznik Praw Dziecka poprosił prokuraturę o interwencję w sprawie trwającego w Centrum Zdrowia Dziecka protestu. We wtorek pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów. Według Marka Michalaka sytuacja w instytucie bezpośrednio naraża dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. W wydanym komunikacie rzecznik podkreśla, że młodzi pacjenci nie mogą ponosić konsekwencji konfliktu między dorosłymi. Dlatego też zwrócił się do prokuratury z prośbą o zbadanie, czy protest jest legalny i czy odejście od łóżek nie wypełnia znamion przestępstwa. A dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka uważa trwający od wtorku protest pielęgniarek za bezprawny, a jego formę nazywa niewspółmierną do oczekiwań. Według dyrektorki Instytutu Małgorzaty Syczewskiej spełnienie postulatów pielęgniarek doprowadziłoby szpital na skraj bankructwa. Większa podwyżka oznaczałaby destabilizację i tak bardzo trudnej sytuacji finansowej Instytutu i w perspektywie mogłaby doprowadzić do wstrzymania działalności całego szpitala. Dlatego też dyrekcja zaproponowała protestującym podwyżkę w wysokości 156 zł dla najmniej zarabiających pielęgniarek. Z kolei według protestujących przedstawiona dzisiaj przez dyrektorkę propozycja w trakcie oficjalnych rozmów w ogóle nie padła. Wyjaśnia szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Centrum Zdrowia Dziecka Magdalena Nasiłowska. Te propozycje, które pani dyrektor składa finansowe, dalej nie rozwiązują problemu, który jest w Centrum Zdrowia Dziecka od wielu lat. Ten problem coraz bardziej narasta. Dalej w tych naszych nie jest słyszany. Pielęgniarki domagają się nie tylko podwyżek, ale także zwiększenia zatrudnienia. Według nich w szpitalu pracuje za mało personelu medycznego, by zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego będzie miał poważne konsekwencje dla Polski, uważa eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski. Jak podkreślał w poranku Radia TOK FM, wielkość strat już teraz zaczyna być widoczna w kuluarowych rozmowach w Unii Europejskiej. Jak już liczymy straty, są prestiżowe i wizerunkowe, tylko to się momentalnie przekłada na atrakcyjność inwestowania, na poczucie bezpieczeństwa inwestorów, poczucie również bezpieczeństwa czy atrakcyjność turystyczną kraju. Straty wizerunkowe z kolei
i najprawdopodobniej według Lewandowskiego mogą przełożyć się na konkretne sumy pieniędzy, które Polska otrzymuje, chociażby w postaci rewizji unijnego budżetu. Przypomnę, od stycznia Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę kontroli praworządności. W poniedziałek wiceprzewodniczący Frans Timmermans miał przedstawić krytyczną dla rządu opinię. Ostatecznie jednak po rozmowach z premier Beatą Szydło jej przyjęcie zostało odłożone. Do tematu Polski Komisja ma wrócić 1 czerwca. Słuchasz informacji TOK FM. To koniec francuskiego prezydenta, pisze niemiecka prasa o fali protestów przetaczających się przez Francję. Komentatorzy niemieckich gazet mocno krytycznie piszą o związkowcach, którzy protestują przeciwko planowanej reformie prawa pracy. Socjalista François Hollande nie spodziewał się, że związek zawodowy zdecyduje się na wykonanie tańca śmierci na reformie prawa pracy, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung. Prezydent szuka rozpaczliwie wyjścia z sytuacji, aby uspokoić kraj przed rozpoczęciem europejskich mistrzostw w piłce nożnej, dodaje gazeta i wieszczy szybkie ustępstwa i wycofanie się francuskiego rządu z proponowanej reformy. Związkowcy protestują przeciwko propozycjom wydłużenia tygodnia pracy, które zdaniem rządu w Paryżu miałyby poprawić konkurencyjność francuskiej gospodarki. Inowrocław ma najczystsze powietrze w kraju. W rankingu Światowej Organizacji Zdrowia uzdrowisko pokonało 152 miasta. O szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Czyste powietrze miasto zawdzięcza m.in. słynnym solankom, przy których leczą się kuracjusze z całego kraju. Nawet dostałam telefon z domu, czy mam tą świadomość, że siedzę w miejscu w Polsce jedynym, gdzie jest najświeższe powietrze. Jak tylko mam między zabiegami trochę czasu, to zawsze tu przychodzę i siedzę i wdycham. To także zasługa konsekwentnej polityki, twierdzi prezydent Ryszard Brejza. Miasto inwestuje w autobusy elektryczne i hybrydowe. Wywalczyło też obwodnice. Ci wszyscy, którzy z Poznania do Gdańska i Olsztyna i na odwrót jeżdżą przez Inowrocław, też pozostawiając tutaj trochę szkodliwych substancji niestety po drodze, to już od przyszłego roku będą jeździli obwodnicą dwujezdniową, 2-3 km od granicy miasta. Do najbardziej zanieczyszczonych miast Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła Żywiec i Rybnik. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. Pogoda. Jeszcze dziś w całym kraju możliwy jest przelotny deszcz lub burze, miejscami także z gradem, ale do końca dnia będzie też sporo słońca. 17 stopni nad samym morzem, tam najchłodniej, 22-23 w centrum kraju, do 24 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Teraz na poważnie. Mikołaj Wizut, witam Państwa, a moim i Państwa gościem jest Wincent Sewerski, były agent wywiadu i pisarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy agentem wywiadu można przestać być? Można, oczywiście. Ja przestałem być wiele lat temu. Ale podobno ze służb się nie wychodzi. A, to jest zupełnie co innego. Przestaje się być formalnie, czyli nie jesteśmy już opłacani za to, co robimy. Natomiast w sensie psychicznym, nawet etycznym w jakimś stopniu, ale głównie psychicznym, nie wychodzi się rzeczywiście z tego. Bo to jest zawód bardzo silnie wiążący. Środowiskowo, emocjonalnie, ale też i tak społecznie. Słuchając tak zwanego audytu, który odbył się ponad tydzień temu, można odnieść wrażenie, że tak. Koordynator do spraw służb specjalnych mówi, że polskie służby to jest jakieś kompletne bezchołowie, że to są pijacy, ludzie kierujący się niskimi pobudkami, głównie zajmujący się inwigilacją konkurencji politycznej. Z kolei minister obrony pyta dramatycznie, co wam zrobiła Polska, że uczyniliście ją bezbronną. Czy to jest tak, że od pół roku Władimir Putin i Jasieniewo, czyli rosyjskie służby specjalne, mają codziennie gwiazdkę? To znaczy, trzeba odróżnić oczywiście retorykę wyborczą czy powyborczą i tak zwanego, jakby to się nie nazywało, audytu służb z rzeczywistością, jaka ona jest. Tak jest w zasadzie po każdych wyborach. Mniej lub bardziej ostrych słów się używa. No PiS ma taką retorykę ostrą, bo takiego ma wyborcę, on tego oczekuje od niego. Ale jak jest w służbach, to ja nie wiem, bo ja już wiele lat tam nie jestem. Poza tym nie za całe służby mogę mówić, tylko za wywiad, który jest dosyć specyficzną jednostką, a dosyć specyficzną służbą, więc trudno mi na to odpowiedzieć.
Natomiast z całą pewnością mogę jedno powiedzieć. Przez lata ostatnie, i to nie dotyczy tylko ostatnich wyborów, politycy nie rozpieszczali własnych służb. Mieli do nich zły stosunek. Właśnie dlatego, że ciągle po wyborach te zmiany są. Jeżeli jest taka sytuacja, to wie sobie, nie wie, tak czy inaczej gwiazdka się zapala za każdym razem. Czy my sobie sami strzelamy w kolano, czy oni nam nogę podstawiają? Na jedno wychodzi. No ale, bo ja rozumiem, że coś tak newralgicznego i cennego dla każdego państwa, jak czym są służby specjalne, wymagają pewnej ciągłości. To znaczy właśnie braku tego politycznego sporu wokół tego najważniejszego instrumentu, który decyduje tak naprawdę o naszym bezpieczeństwie. No, dokładnie tak. Bym powiedział, gdybym miał ułożyć jakąś taką strukturę wartości służb, co jest w nich takiego szczególnie wartościowego, co bym miał wymienić na pierwszym miejscu, to bym wymienił wiarygodność i trwałość. Co jest największą siłą MI6, wywiadu brytyjskiego? Jego trwałość, szczelność, właśnie trwałość, wiarygodność. Czyli to, że politycy nie dokonują za każdym razem eksperymentów na swoich własnych służbach. Ergo, innymi słowy mówiąc, jak ktoś chce zdradzić własny kraj i szuka służby, która mogłaby się nim zaopiekować, to idzie w pierwszej kolejności do Brytyjczyków. Mimo, że KGB lanie im ostre zrobiło w poprzednich latach, to jednak mimo wszystko ten prestiż jest. I to jest niesłychanie ważne. Natomiast my co 4 lata mamy podrywanie prestiżu przez własnych polityków do własnych służb. To jest paradoksalnie negatywny skutek, za który będziemy płacić jeszcze przez wiele lat. Płacimy wciąż, ale będziemy płacić wciąż. No właśnie, bo ja mam wrażenie, że przynajmniej w Polsce służby specjalne mają bardzo złą prasę. One właśnie nie służą obronie Polski, obronie naszych interesów, tylko służą same sobie. Taki obraz się rysuje z tego, co mówią politycy. Inna sprawa, że ja nie wiem, skąd możemy czerpać wiedzę o służbach spoza polityki. Możemy czytać pańskie książki szpiegowskie, w których te służby są trochę porządniejsze niż w obrazie prezentowanym przez polityków. Otóż to są jacyś byli ubecy, sprzedajni, którzy głównie zajmują się piciem wody i prowadzeniem własnych interesów wymierzonych w przeciwników politycznych. No powtarzam, rzeczywistość taka nie jest. To nie jest prawda. Myślę, że powiedziałbym na to w ten sposób. Jeżeli moje książki czytają koledzy, koleżanki z wywiadu, z ABW, z innych służb i odnajdują tam swój świat, swój język, poznają ludzi, to znaczy, że one bliskie są rzeczywistości. Ale ważniejsze jest to, co pan na początku powiedział. Ten stosunek polityków do nas. Służby są takie, jakie politycy chcą, żebyśmy byli. My sami nie robimy z siebie. My nie wymyślamy sobie zadań, my nie wymyślamy sobie kierunków działania. Dla takiego wywiadu, na przykład jaki jest wywiadu cywilnego, kierunki pracy wywiadu określa rząd Rzeczpospolitej w corocznym odpowiednim specjalnym dokumencie. I my realizujemy te zadania. Sobie z tym nic nie wymyślamy. Problem polega w jakości polityków i umiejętności odpowiedniego zadaniowania. Pytania nas, wystawiania pytań, na które chcieliby uzyskać odpowiedzi. I tu niestety jest największa katastrofa. Polscy politycy nie potrafią zadawać pytań. A jeżeli nawet nauczą się, to zaraz przychodzą wybory, przychodzą nowi, którzy zaraz w okresie powyborczym zrobią nam lanie, a potem zaczynają się powolutku orientować w sytuacji, jaka jest. I znowu zaczynamy od tego samego. Mówiąc inaczej, służby, my jesteśmy tylko narzędziem. To nie, oczywiście no właśnie, i to jest pijemy też alkohol, też się bawimy, też jesteśmy ludźmi. Ale nie ma żadnych patologii w tym sensie, w jakim niektórzy chcieliby to widzieć. Ale właśnie narzędzie, to jest chyba tutaj ważne i ciekawe słowo. Czy nie jest tak, że właśnie kolejne polityczne zmiany próbują wykorzystać służby jako narzędzie do walki politycznej, a nie do dobrania kraju? Ale dokładnie tak jest. Ja tak to widzę. I my to, nie tylko ja, wszyscy tak to postrzegamy. Niestety właśnie, że jesteśmy wykorzystywani instrumentalnie. Przynajmniej przez jakiś okres czasu. Elka powiedziała, że to jest przykre, co powiem, ale w okresie przedwyborczym i tuż powyborczym polskie służby są sparaliżowane. Nie wiem, czy się ktoś cieszy na świecie. Pewnie jest jeden kraj, który się z tego cieszy. Ale przed wyborami wszyscy czekają, co będzie, a po wyborach następuje jak zwykle szukanie trupów po szafach, których nie ma.
Nie ma, bo zawsze przychodzi nowa ekipa, która obsadza stanowiska najwyższe kierownictwa. I oczywiście zaczyna się szukanie zawsze trupów Szawa. Opowiadam, przez 25 lat nie znaleziono przynajmniej w agencji wywiadu ani jednego trupu. W pańskich książkach, słynnej bestsellerowej trylogii szpiegowskiej Politycy, którzy są jakoś tam, myślę, rozpoznawalni, znaczy nie są jeden do jednego oczywiście, ale no, są tam politycy z partii Gładkiej Gadki i politycy o brzydkich twarzach, o ile dobrze pamiętam. Partia Brzydkich, tak to jest. Partia Brzydkich. No, nie ma pan dobrego zdania o politykach, w każdym, a przede wszystkim pańscy bohaterowie nie bardzo mają dobre zdanie. No, właśnie o tym mówię cały czas. Właśnie poprzednio powiedziałem, wie pan, marzy mi się, byli oczywiście, nie wrzucam wszystkich do jednego wora. Zdarzali się politycy, szefowie służb, którzy byli naprawdę na wysokim poziomie, na najwyższym poziomie. Choćby szef agencji wywiadu Andrzej Ananicz. Ale nie tylko on. Natomiast zawsze mi się marzyło, wie pan, kiedy już piastowałem funkcje kierownicze w wywiadzie i miałem jak gdyby bezpośredni dostęp do... jakby to określić, do odbiorców, czyli do kierownictwa państwa i miałem możliwość obserwowania. Marzyło mi się, żeby rzeczywiście stamtąd, z tamtej strony, której jesteśmy narzędziem do wykonywania i sprawowania władzy de facto, żeby padały dobre, mądre pytania, żeby przychodzili do nas, potrzebujemy tego, jeszcze innych spraw. Natomiast te pytania zawsze były jakieś płytkie, niekonkretne, rozpływały się. Jeżeli oficer nie jest, czy żołnierz nawet, nie jest jasno zadaniowany, nie ma wyraźnego rozkazu, to jak on go ma wykonać? Jak on ma, postępuje taki, wkrada się zawsze to wszystko między wierszami, takie elementy moralizacji. Jeżeli polityk nie potrafi, jeżeli żołnierz czuje, że jego dowódca nie potrafi zapanować nad oddziałem, tym jest problem. Dlatego to moje zdanie takie jest, jakie jest. Ja nie twierdzę, że Polska tutaj jest jakoś kategorycznie wypada w odróżnieniu, bo są kraje, gdzie podobne zjawiska występują. Są te zjawiska, ale też występują w krajach. Ale charakterystyczne dla postkomunistycznych krajów, czy dla demokracji zachodnich tak samo? Ogólnie to jest w ogóle mechanizm kiepsko funkcjonujący we współczesnym świecie. Łatwo poważyć, prawda, no wydarzenia, czy 11 września nie jest efektem braku jakiejś miętnej komunikacji i nadzoru polityków nad służbami. Czy Snowden nie jest też takim, prawda, no mówimy o państwie, w którym budżet służb specjalnych Stany Zjednoczone jest jak potężnego państwa. A służby mają władzę. I wiele konkurujących agencji. No dokładnie tak, więc to jest problem, który występuje wszędzie. Ale im większe państwo, tym większe problemy łączone z elementami biurokratycznymi. Im mniejsze, tym te służby powinny być bardziej sprawne. Polski wywiad jest mniej więcej taki jak Mossad. To są mniej więcej te same wielkości. Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Wincent Sewerski, oficer wywiadu w stanie spoczynku. A obecnie bestsellerowy pisarz jest moim i państwa gościem. A teraz na poważnie. Wybory w toku. Nie, dlatego że ja powiedziałem to, co pani było. Poseł, czy pani też tak uważa? Pani redaktor, ja takich wypowiedzi akurat nie słyszałam. I uważam, że jak każdy polski obywatel mam prawo w tym uczestniczyć. Oczywiście, że podtrzymujemy to, co zawsze mówiliśmy. Może byłby wielki, gdyby miał tę odwagę i w odpowiednim momencie przyznał wybory się... Wybory w toku. Polityczne podsumowanie tygodnia co niedziela po 10:00. Zaprasza Dominika Wielowiejska. Reklama. Karol, jak rozpoznajesz to naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane. A teraz w Lidlu świeże polskie jabłka kosztują tylko 1 zł za kilogram. Pyszne polskie jabłka za 1 zł. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. Oj, coś czuję, że nieźle popłynę. A ja idę z koleżankami na wieczór panieński. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac! I co zrobić? Już dziś kup w aptece Ripostą, bo na kaca sam
sama woda to za mało. Stosując Liposton oprócz wody dostarczasz elektrolity utracone po spożyciu alkoholu, które lepiej pomogą nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stawać na nogi. Liposton to prawdziwa Liposton Akaca. Ta legendarna gitara po raz kolejny zabrzmi na żywo w Polsce. Carlos Santana 8 lipca na jedynym koncercie w Polsce podczas jubileuszowego 10. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Przekonaj się, dlaczego nazwał to miejsce swoim nowym domem. Bilety dostępne na ticketpro.pl. Carlos Santana na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty już 8 lipca. www.legendyrocka.com. Moja żona już od rana chodzi podenerwowana. Dziś mi lepiej nie wchodzi w drogę. Taką dała mi przestrogę. Uderzenia mam gorąca. Dziwne, przecież nie ma słońca. Objawy menopauzy potrafią być dokuczliwe dla nas i otoczenia. Dlatego sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem, dostępny w Auto.pl. Lider sprzedaży aut używanych od 15 lat. Zapraszamy do 3 megapunktów przy Alei Krakowskiej, ulicy Ostroplamskiej i w centrum przy ulicy Stawki. Sprzedajemy auta bezpośrednio od pierwszego właściciela, ale też okazje polizingowe i auta z importu. Auto Auto ma 1500 aut na placu, ale każdy klient jest dla nas najważniejszy. Skup od ręki lub opieka komisowa. Sprzedaż i zamiana. Jesteśmy dla Was 7 dni w tygodniu. Auto.pl. Czy wiesz, co łączy Mazury, morze, góry i miasto? To proste. Trawa i krzewy. Większość z nas nie spodziewa się w nich kleszczy. Tymczasem nawet miejski park może być miejscem zagrożenia kleszczowym zapaleniem mózgu. To bardzo groźna choroba wirusowa, na którą nie ma lekarstwa. Możesz się jej ustrzec, wykonując szczepienia ochronne. To jedyny pewny sposób na KZM. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepkleszcz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Beata Sadowska. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.20, Wojciech Kowalik. Warszawska prokuratura wszczyna postępowanie sprawdzające w sprawie protestów w Centrum Zdrowia Dziecka, dowiaduje się Radio TOK FM. Prośbę o to wystosował Rzecznik Praw Dziecka. Chce zbadania, czy trwający od wtorku protest polegający na odejściu pielęgniarek od łóżek pacjentów nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Więcej na ten temat w informacjach o 13.00. Potwierdziły się wcześniejsze pogłoski mediów. José Mourinho został trenerem piłkarzy Manchesteru United. Portugalczyk podpisał w Londynie 3-letni kontrakt. Zrobił to w 12. rocznicę zdobycia pierwszej w karierze Ligi Mistrzów z FC Porto. NASA poinformowała, że jeden z księżyców Jowisza, Europa, ma właściwą równowagę chemiczną do podtrzymywania życia. Jak podaje The Independent, według najnowszych badań Amerykanów, bilans produkcji wodoru i tlenu na tym małym księżycu jest porównywalny do tego na Ziemi, a to daje podstawowy budulec dla rozwoju życia biologicznego. Pogoda. Jeszcze dziś w całym kraju możliwy jest przelotny deszcz lub burze, miejscami także z gradem. 17 stopni nad samym morzem, tam najchłodniej, 22-23 w centrum kraju, do 24 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wincent Sewerski jest moim Państwa gościem, był szpieg, obecnie pisarz. Rozmawialiśmy o politykach, więc chciałbym wrócić do tego wątku. Teraz już jest Pan na emeryturze, w stanie spoczynku, więc może Pan ich wprost recenzować. Mariusz Kamiński, koordynator do spraw służb specjalnych i minister w obecnym rządzie. Ewidentnie zafascynowany służbami specjalnymi. Ale nie, Google Plus jest dołączony. Wielokrotnie podkreślał, że to jest automatycznie się jego miłość i koniec. Robisz, co jak pan go ocenia jako zwierzchnika służb? Uczciwie rzecz biorąc, nie mam podstaw generalnie do określenia jego profesjonalności w odniesieniu do pracy ze służbami. Bo nigdy z nimi nie pracowałem, więc musiałbym oceniać z punktu widzenia politycznego. A raczej na to się
raczej budzik, unikam tego typu oc. Natomiast myślę też, że jeżeli rzeczywiście tam to skwitował, a na wydanie, że myślę, że jeżeli rzeczywiście ma zamiłowanie do służb, lubi je, chciałby nimi zarządzać, ma dla szacunek dla oficerów, to powinien poznać je od środka, od głębi i dbać o to, żeby dobrze funkcjonowały, żeby nie były elementem gry politycznej, żeby nie były wykorzystywane ani z mównicy sejmowej przez polityków, ani nie było przecieków do dziennikarzy na temat naszej pracy. To jest podstawa. Najlepszy szef służb to jest taki, który ale jest teraz nie, ale ci mówię, a jeżeli już jest. Mówi tylko wtedy, kiedy musi coś rzeczywiście powiedzieć, kiedy opinia publiczna tego się domaga. Ja bym powiedział, dobrą ilustracją jest taki system brytyjski, jak to jest w Wielkiej Brytanii. Otóż szef MI6 co kwartał spotyka się z wydawcami 6 największych mediów brytyjskich. W jego rezydencji na Vauxhall, tam jest takie miejsce, oni jedzą lunch wspólnie w zabezpieczonej sali. I trwa prosta rozmowa, pada pytanie przy stole lunchowym. Znaczy ci wydawcy mówią, słuchaj, John, myśmy złapali twoich asów na różnych przekrętach w Iraku albo gdzieś tam na Bliskim Wschodzie. Nie puszczamy tego na razie do mediów, bo chcieliśmy sprawdzić u źródła, jak sprawa wygląda. No i co mówi szef MIC? No niestety, panowie, dobrze, żeście trafili, to jest prawda. Ale teraz musimy się zastanowić. Ja wam powiem, o co chodzi w tej sprawie, ale musimy się razem zastanowić i ocenić, co jest ważniejsze. Bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii, czy wolność prasy, czy dobro królowej, czy wolność prasy. I takie decyzje, to wcale nie jest opowiastka. Rzeczywiście taki mechanizm. Sam miał pan dylemat, szczerze powiem, bo no, za bardzo się myśli o interesie właśnie służb, bardzo często utożsamianym z interesem państwa. No to się niestety myli z misją. I jeżeli oficerowie wywiadu kradną czy robią przekręty, no to sorry. Sorry królowi, ale prasa ma inne obowiązki. Ale ja się w pełni zgadzam, co do tego nie ma wątpliwości. Ja nie twierdzę, że służby są wyłączone spod nadzoru, spod kontroli opinii publicznej również. Nie, oczywiście, że tak. Tak jak i dziennikarze też nie są wyłączeni z tego. Jesteśmy, no, wykonujemy bardzo pokrewne w sumie zawody, tylko żeby zdobywać informacje drogą legalną, a my nielegalną. Teraz ja myślę, że nam mniej wolno. To znaczy, jesteśmy zawodem zaufania publicznego, jak ksiądz, lekarz, więc... Ale my też. Musimy się lepiej prowadzić. My też. Natomiast wyjątki zawsze się zdarzają. To jest prawda. Powiem tak, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo... Odsetek patologii czy dewiacji, które występują wśród oficerów, wywiadu w szczególności, jest dużo mniejszy niż w innych zawodach. Śmiało to mogę stwierdzić, bo spędziłem całe życie w tej służbie. Jeszcze na moment do Mariusza Kamińskiego wróćmy. Rząd przygotowuje właśnie ustawę antyterrorystyczną, bardzo krytykowaną zarówno w Polsce przez opozycję, ale też w różnych instytucjach europejskich. Czy ta ustawa z punktu widzenia interesu służb specjalnych właśnie jest dobrym narzędziem? To znaczy, ja nie znam szczegółów tej ustawy, znam z przekazów medialnych, zastrzegam się od razu. Natomiast mogę powiedzieć w ten sposób, że z perspektywy obowiązków, które wykonywałem wcześniej, czynności operacyjno-rozpoznawczych, przepisy, które były poprzednio, były dosyć krępujące. Ale wiesz co? Co prawda, dla wywiadu to są przepisy głównie przeznaczone na rynek wewnętrzny, oczywiście, a więc one mają, jakby to powiedzieć, znaczenie policyjne. Wywiad jest odłamania prawa. My generalnie nie przestrzegamy prawa. Przestrzegamy tylko polskie prawo. Natomiast łamiemy je notorycznie poza granicami kraju, więc tak to wygląda. Natomiast... A w Polsce wobec obcych obywateli? To znaczy tak, staramy się przestrzegać prawa, no każdym, generalnie rzecz biorąc, wywiad działa poza granicami kraju, ale bywają sytuacje szczególne, które musimy wykorzystywać i tutaj korzystamy z ogromnej pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma prerogatywy na ten kraj. Natomiast wracając do tej ustawy. Czuliśmy tę współpracę, bo my mamy bardzo bliską współpracę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nasi przyjaciele, którzy tam służą, prawda? My się uzupełniamy bardzo często, o właśnie w takich wypadkach, kiedy musimy robić jakieś operacje wspólne.
że te przepisy były krępujące. Ja już dokładnie nie pamiętam w tej chwili, i to jest, mówi przeze mnie tylko takie poczucie. Natomiast jak one powinny być skonstruowane, no to to już jest kwestia ustawodawcy i opinii publicznej, społeczeństwa, jak się do tego ustawi. My się zawsze dostosowujemy do ram, które są nam wyznaczone. Ja myślę, że tutaj jest pewna taka dychotomia, która jest dla nas obywateli niezwykle ważna, bo sami musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy w imię poczucia bezpieczeństwa jesteśmy w stanie zrezygnować z części własnych wolności i na przykład dawać się inwigilować? Tak, tylko najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy zagrożeni. A no właśnie. Czy jesteśmy inwigilowani właśnie w sprawie zagrożenia, czy w innej sprawie? A no właśnie, więc najpierw trzeba jasno zdefiniować, w którym miejscu jesteśmy, jakie są zagrożenia. Jeżeli właśnie od definiowania zagrożeń dla państwa, określenia granic tych zagrożeń, stopnia zagrożeń, właśnie jest wywiad. Od tego my jesteśmy, to robimy oczywiście we współpracy z innymi służbami, instytucjami, ale to my penetrujemy środowiska poza granicami kraju pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. To my współpracujemy z partnerskimi służbami, które przekazują nam informacje. Przecież my te informacje oczywiście przekazujemy politykom naszym o tym stanie. To oni mają prerogatywy i kompetencje, plenipotencje do tego, aby określić stan zagrożenia. No, i przełożyć to na prawa i wolności obywateli w tym kraju. Ja oczywiście nie jestem w stanie tego teraz określić, no bo jestem tym, kim jestem, ale tak ten mechanizm działa. Są oczywiście takie zewnętrzne oznaki, które każdy obywatel ma prawo, ma możliwość, czy w mediach, czy w rozmowach, czy poprzez ogólne nawet swoje samopoczucie, prawda, przez informacje, które do niego spływają, określić stan swojego zagrożenia, stan swojego niepewności o przyszłość. Tyle tylko, że to jest to, co widać. Jest jeszcze cała ogromna skala zjawisk, które są pod spodem, pod stołem tej góry lodowej, która nie wypływa nigdy. Od tego my jesteśmy, aby tą część niewidoczną umieć określić i opisać. No dobra, to jest jedna strona, tak? Czyli właśnie nasze poczucie bezpieczeństwa bądź zagrożenia. Ale druga strona jest taka, że jak rozumiem, bardzo często te rzeczy, które wychodzą z inwigilacji, przydają się do różnych brzydkich spraw, jak szantaż, jak zmuszanie kogoś do czegoś. Moje podstawowe poczucie bezpieczeństwa zagraża inwigilacja, mam wrażenie. Ja się w pełni z tym zgadzam. Tyle, że trzeba bardzo to, trzeba troszeczkę to rozdzielić, no bo zupełnie inaczej. Polskie służby to są różne służby, to nie jest tylko służba, my jesteśmy służbą zewnętrzną. Zresztą nawet agencja wywiadu w kontekście politycznym nawet nie jest takim specjalnie smacznym kąskiem dla rządzących. Ważna jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo ona ma tą realną władzę w kraju. Jest agencja parapolicyjna o takich kompetencji. I rzeczywiście, patologie wszędzie mogą się zdarzyć, jak już to mówiłem. Natomiast ten odsetek nie jest duży. Problem jest w czymś innym. Problem jest inaczej powiedziałbym w ten sposób. Oczywiście, że służby grzebią, a zanurzają ręce w brzydkich rzeczach. Od tego są. Za to nam płacą, żebyśmy się babrali z brudami tego kraju. Teoretycznie w założeniu mamy czyścić to społeczeństwo z tych brudów. Ale niestety zawsze, to jest w każdym kraju występuje, im niższa kultura polityczna, tym bardziej. Politycy lubią wykorzystywać te brudy. One dobrze działają. To są służby same z siebie nigdy tego nie robią. My nie mamy w tym interesu. Co więcej, mogę pana zapewnić, czasami bywają takie sytuacje, że oficer trafia na coś, wychodzi jakaś sprawa, prawda, paskudna i od razu przychodzi też mój szefie, ja nie chcę tej sprawy dotykać i tak dalej, to zaraz będą z tego kłopoty, bo może znaleźć się zaraz ktoś, kto będzie chciał się tym zainteresować. Zresztą my to wiemy, wszystko wiemy z beletrystyki, czyli między innymi z pana książek i z filmów. Jeżeli ogląda się film Patryka Wegi, służby specjalne, akurat nie o agencji wywiadu, ale to skóra cierpnie. Zwłaszcza, że to jest też taka fikcja bardzo styczna do rzeczywistości. Da się tam rozpoznać, powiedzmy, Andrzeja Lepera, którego niby zabiły służby specjalne.
Włos się jeży, bo właśnie te służby, to są jacyś tacy ludzie, jakaś taka siła z własną dynamiką, właściwie płatni mordercy. Coś strasznego. Nie, to tak nie wygląda. Film Patryka Wegi jest fajny, dobry do oglądania. To jest to jest rozrywka, ale to ma wzorów wspólnego z rzeczywistością. Bond podobny. Zawsze można coś znaleźć podobnego. W Bondzie są sceny, które można kalkę zastosować do rzeczywistości. Naszej, ale całość nie jest skomponowana zgodnie z rzeczywistością i możemy w zasadzie ten film zostawić. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak służby działają, to nie musi wydawać pieniędzy na ten film, bo to jest strata czasu. Zresztą notabene dobrą ilustracją oddziaływania tego typu przekazu, o którym pan mówi, czy książki, czy filmu, w tym wypadku filmu Patryka Wegi, który lubię, jak powtarzam. Ja też bardzo lubię, tylko jeżeli to prawda, to coś strasznego. No więc właśnie, zilustruję to. Kiedyś ktoś mi opowiadał, że w kinie oglądał ten film. Zaraz na początku zapala się światło, dwie panie siedziały obok, podnoszą się, prawda, powyżej jedna wzdycheruje. No i ja... Czyli tak, mocne słowo. Zobacz, w jakim kraju my żyjemy. No właśnie, to jest tak jak na opowieść o Snoop Dogu, słynnym raperze amerykańskim, który mówił, że uwielbia grę o tron, bo z tego uczy się historii. Dokładnie tak. Wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. Wincent Sewerski. Pana Boga, bójcie się. Obecnie pisarz jest moim i